Cześć, ludzie kochane. Słuchajcie, jest taki upał, że nawet nie dam rady rozstawić kamery, to nagrywam z tego, z komputera. Słuchajcie, co ja chciałem powiedzieć o upałach. Przede wszystkim uzupełniać płyn, czyli pić do oporu wody mineralnej. Najmniej 2,5 litra. To jest najmniej. No i oczywiście jakieś lody, woda, ja wiem, basen, jezioro, morze, ale trzeba bardzo uważać. Nie to, że się rozgrzeje na słońcu, leży na kocu, a później biegusiem i nura. Bo można dostać szoku termicznego. A to już jest tragedia. Utopień w ciągu jednego tygodnia już chyba jest z 50. Także wiecie, przy wodzie to zero alkoholu. No, nie można się, że tak powiem, nabuzować i wchodzić do wody dla ochłody. Bo to się tragicznie skończy. I wchodząc do wody, to pomału wchodzić po kostki, po kolana, po pas i w międzyczasie ochlapywać się wodą. A nie to, że od razu biegusiem, tak jak mówię, z plaży, nura do wody. Już się powtarzam. I pamiętajcie, płynu do oporu, uważajcie na dzieci i na starszych ludzi, a ludzie schorowani, ja wiem, nadciśnienie, astma, choroby neurologiczne. To lepiej takie dni upalne sobie odpuścić, jakieś spacery, siedzieć w domu, cień, porobić, ja wiem, zasłonić w ciągu dnia, zasłonić żaluzje, rolety, zasłony, żeby jak najwięcej cieniu było. Jeżeli widzicie osobę, że tam słabnie, to pomóżcie. Nie myślcie zaraz, że to pijany. Zero, gówno pijany, tylko to jest może człowiek chory. Może w tym momencie słabnie. Jak ludzie sami z siebie mogą poznać, że jest słabny? No wiadomo, że jest upał, jest gorąco, ciężko oddychać. A jak już się wzrok zaczyna mazać i widzenie robi się cieniutkie, taki, no jakby to powiedzieć, taki zamazany wzrok, to już wtedy najbliższy sklep sięgajcie po jakąś wodę, jakiś, ja wiem, sok, nektar, no byle nie za słodki, bo po tym słodkim to jeszcze bardziej się chce pić. No i tyle, co ja mogę powiedzieć. No co ja wam, ludzie kochane, powiem? Ja mówię tylko, co ja wiem. Jeżeli nie wiem, to nic nie powiem. Dobra, jeżeli coś usłyszę w telewizji, coś ciekawego przeczytam, też wam podpowiem. Trzymcie się, uważajcie na siebie, na dziadków, rodziców, dzieci. Trzymcie się, cześć, na razie.